wieczór, chłopcy i dziewczęta. Z obozowiska łowców mamutów wita was dziadek Paweł. Na prośbę waszych dziś będzie o łuku. Łuk, jak wiadomo, towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jest to urządzenie, które pozwala polować, zdobywać mięsko oczywiście, walczyć z wrogami i tak dalej, i tak dalej. Ile to? 30 tysięcy lat, 50 tysięcy lat do tyłu? Nie wiadomo, bo łuk zazwyczaj był robiony z drewna, a zatem przepadał trącony zębem czasu. Co to jest łuk? Jest to sprężysta gałąź. Jak widzicie, wygina się ona tylko w pewnej części. Odziomek pozostaje sztywny. Wobec powyższego można siłą, godnością osobistą i siekierką spowodować, że ten odziomek po prostu będzie cieńszy. I można tak sobie, pamiętajcie, ciupać ostrożnie. Zobaczymy teraz. Jeszcze. Można sobie pomóc takim przyrządem jak ośnik. Można mieć w gąszczu mniejszy przyrząd. Ośnik amerykański. Jest to połączenie struga z ośnikiem. Albo też można mieć takie coś. Jest to również ośnik. W średniowieczu były takie ośniki. Zaprezentuję. I nasi bracia żółci spowodowali, że powstała kopia takiego ośnika. Dawno nim nie robiłem. Ciekawe, czy działa. Prawie nic nie waży, można schować w kieszeń i mieć w gąszczu coś, co nam usprawni pracę. Pamiętajcie, najważniejszą rzeczą jest materiał, z którego zrobicie łuk. Najlepszym materiałem na łuk jest cis. Ale cis w Polsce jest pod ochroną. Trzeba wam wiedzieć, że pierwszym edyktem chyba na świecie z gatunku ochrony przyrody był edykt wydany przez Jagiełłę, który zakazywał wycinania w Polsce cisów i eksportowania ich za granicę. To był pierwszy edykt, który chronił naszą przyrodę. Jak byłem gówniarzem, nie wiem, 12-13-letnim, marzyłem, żeby zrobić sobie łuk. Będąc mamą na wakacjach, cały czas męczyłem mamę nie jeden raz. Mamo, ja sobie wytnę łuk. Wytnij sobie, Pawełku, wytnij. Pawełek nie ośmielił się wyciąć drzewka w lesie i w końcu zdeterminowany ukradłem 100 zł. Wtedy 100 zł to była, no, to były lata 50. To była dość pokaźna kwota. Oczywiście dostałem w pierdziel. Dlaczego ukradłeś? Cały sąd rodzinny. Dlaczego ukradłeś mamie 100 zł? Bo chciałem sobie kupić łuk. Nazajutrz wracam ze szkoły, patrzę, leży na stole prawdziwy łuk.
drewniany łuk, 3 strzały i tarcza. Ojciec mówi, nie jesz obiadu, idziemy na łąki, musisz trenować, bo za 2 tygodnie są zawody łucznicze. Masz 30 raz zarazem wystrzelić i wtedy pójdziemy zjeść obiad. Słuchajcie, miałem tutaj całą biedną rączkę siną od cięciwy. Oczywiście wygrałem zawody międzyszkolne, okręgowe, wojewódzkie. Oczywiście województwo lubelskie wtedy, ponieważ pochodzę z Zamościa. Pojechałem na zawody ogólnopolskie, już byłem, nie byłem taki kozak. Jak zobaczyłem tamten sprzęt, no to po prostu psycha mi siadła, jak to mówią, i byłem 17, już nie pamiętam dokładnie. Trzeba wam jeszcze dodać, że jak Hiszpanie zdobywali Meksyk, złapali jednego biednego Indianina i powiedzieli mu tak, dajemy ci wolność pod warunkiem, że z tego łuku przebijesz naszą zbroję, kolczugę. Stalowa kolczuga z toledańskiej stali została zawieszona na jakimś drzewie. Koleś odszedł na 100 kroków, przyłożył się i strzałą z grotem obsydianowym przeszył ze snopem iskier, przeszył na wylot kolczugę. Więc Hiszpanie od tego momentu zaczęli stosować zbroje płytowe, czyli z blach, które okrywały, a pod spodem była kolczuga. W Stanach Zjednoczonych poluje się łukiem. W Kanadzie również. Być może w którymś z krajów skandynawskich. Czytałem taką ankietę przeprowadzoną wśród myśliwych. Co się okazało, że wyniki łowieckie myśliwych polujących z łukiem były lepsze od myśliwych polujących z nowoczesnej broni palnej. Dlaczego? Dlatego, że myśliwy, żeby celnie strzelić, musi podejść bliżej niż, o wiele bliżej niż myśliwy z bronią palną, który ma lunetę. Może strzelać na 200-300 metrów, a taki strzał już jest niezbyt pewny. Natomiast myśliwy z łukiem musi podejść na odległość przynajmniej 30 metrów. Co by tu jeszcze? Tu jest na przykład... Aha! Cis, najlepszy jest cis, ale ponieważ cis jest pod ochroną wobec powyższego, następnym drewnem do wyrobu łuków jest jesion, wiąz. Tu mam łuk zrobiony z wiązu. Jest to łuk klejony, widać wyraźnie. Dostałem taki okrąglaczek tej długości, o tej, stąd dotąd. Musiałem go kleić, tu nie widać tego, ale to jest sklejone w tym miejscu. Oczywiście rękojeść jest grubsza, żeby łatwiej było schwycić. I to wszystko jest wyprofilowane wiąz. Tak wygląda wiąz. Podobnie jest trochę do jesionu, trochę do dębu. Taki bardzo dziwny. Jeżeli zrobicie łuk, to róbcie tak, że cięciwa z jednej strony jest zawiązana, a z drugiej strony jest luźna, z pętelką. Łuk napina się w ten sposób, że kolanem przyciskamy majdan, czyli rękojeść łuku, a tutaj zaciągamy cięciwę na rowek. Robiąc łuk, trzeba zakładać sobie próbną cięciwę i rozciągać, i patrzeć. Jak widzicie, podejdę może trochę do tyłu, będę w cieniu, że dolne ramię wygina się bardziej niż górne. W związku z powyższym bierze się ośniczek i ścienia górne ramię, cały czas kontrolując sytuację.
To jest łuk mały, zrobiony dla moich wnucząt, które również naśladując dziadka będą, właściwie trenują ucznictwo. Tutaj mam łuk, oczywiście cięciwy po użytkowaniu, trzeba spuścić. Jak widać, łuk układa się za cięciwą, czyli się trochę wygina i to wygięcie zostaje, to już jest proces nieuchronny. Natomiast tutaj jest łuk z robini akacjowej. Jest to drzewko, młode drzewko wycięte w gąszczu. Jak wycinamy drzewko, trzeba zwracać uwagę, żeby ono rosło w cieniu innych drzew. Takie drzewko w zasadzie z góry jest skazane na zatratę, ponieważ słońce do niego nie dochodzi. I to jest, proszę Państwa, już łuk, który mogę ja naciągnąć do brody. Na czym polega strzelanie z łuku? Celne strzelanie z łuku. Otóż na jednakowym, każdorazowo naciągnięciu cięciwa na długość. Na idealnie takich samych strzałach, że strzały są tej samej wagi, tej samej długości. To jest raczej trudne do osiągnięcia w gąszczu, ale to, jak widzicie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli robicie łuk, tej strony łuku nie można zacinać. Absolutnie jest to wykluczone. Dlaczego? Dlatego, że łuk w tym miejscu strzeli. Trzeba zostawić, no widzicie, że tu jest białe drewno, a wewnątrz jest ciemne. Białe drewno jest bardzo, to zwłaszcza jest w cisie. Białe drewno jest odporne na rozciąganie, czyli jak napinamy łuk, to to drewno się rozciąga z tej strony. Natomiast drewno wewnątrz łuku jest odporne na ściskanie w cisie. Podobnie w robini akacjowej. Tutaj zrobiłem sobie taki dla wnucząt właściwie taką podpórkę na strzałę. Ale strzela się trzema palcami. Naciągamy trzema palcami. Nie trzymamy łuku tak, bo cięciwo będzie was trzepać. Trzymamy łuk w ten sposób. Nie tak, tylko tak. Naciągamy trzema palcami do brody, do żuchwy, żeby za każdym razem ten naciąg był, oczywiście stoimy bokiem do celu. Proszę spojrzeć, już jest ślad po cięciwie, trzymałem tylko ile? 2 sekundy. Za każdym razem tutaj robi się taką nawijkę z jednej i z drugiej strony, żeby strzała wchodziła w jedno miejsce, żeby nie wędrowała po cięciwie raz do góry, raz do dołu. To stanowi o celności strzelania. Tak samo to miejsce. Jeżeli chcecie celnie strzelać, to tak. Jest trudno strzelać, bo tak, musisz patrzeć między cięciwą a drzewcem. Między cięciwą a drzewcem. Ale jest całkiem prawdopodobne, że jak zaczniecie się uczyć strzelać, to ta strzała będzie wam spadać, bo po prostu palcami będziecie tą strzałę ściągać w lewo. Zapobiega temu ułożenie łuku pod kątem 45 stopni. I wtedy strzał jest pewniejszy. Celowanie jest pewniejsze. Ponieważ jak widzicie, cięciwa jest na środku drzewca, więc strzała jest ustawiona w lewo, zawsze w lewo od celu. Czyli jeżeli celujemy, to trzeba po prostu celować troszkę w prawo i do góry. Bo wiadomo,
po pewnym czasie strzała obniża lot. Takie są proste zasady odnośnie strzelania z łuku. Następny odcinek, budowa strzały. Jak w gąszczu